takie pytanie na początek. Co dziś sprowadza pana do Szczecinka, do naszego małego Szczecinka? Jestem w wielkiej podróży po województwie zachodniopomorskim, po województwie lubuskim. Rozmawiamy z mieszkańcami o ich problemach lokalnych, ale tak naprawdę prawdziwym, merytorycznym powodem przyjazdu jest posiedzenie sejmiku jutro w Szczecinku. To wyjątkowo ważny moment dla Szczecinka, dla mieszkańców całego regionu szczecineckiego. Będziemy rozmawiali o rzeczach bardzo poważnych, o sytuacji szpitali, o sytuacji systemu ochrony zdrowia, ale także o in vitro, które w Szczecinku rusza. To jest wielki dzień. To pokazuje, że Szczecinek jest miastem nowoczesnym, otwartym, tolerancyjnym i w momencie, kiedy rząd utrudnia ludziom życie, Szczecinek po prostu życie ludziom ułatwia. Jest pan po spotkaniu z mieszkańcami naszego miasta. Jak wrażenia z takiego spotkania? Bardzo fajne spotkanie, bardzo dynamiczne, bardzo dużo ludzi przyszło na to spotkanie. Porozmawialiśmy o tym, co się dzisiaj dzieje w Polsce, o tym, co przed Polską, co przed Europą, co przed nami, jakie zadania przed nami z wszystkimi stoją w maju, kiedy będą wybory europejskie i w październiku, kiedy będą wybory parlamentarne. I na spotkaniu właśnie wszyscy uczestnicy tego spotkania jasno powiedzieli, przed nami mega ważne zadanie. Musimy ratować demokrację w Polsce, praworządność i musimy przede wszystkim walczyć o Polskę w Europie. Jakie problemy oprócz tego zgłaszali mieszkańcy naszego regionu, naszego miasta tutaj? Jakie mają bolączki? Jaki się wniosek nasuwa po tym właśnie spotkaniu? Najważniejszy wniosek, jaki mam po tym spotkaniu, to to, że mieszkańcy Szczecinka zwyczajnie martwią się tym, co się dzieje w Polsce i tym, co się dzieje w Europie. Narastające takie ruchy odśrodkowe w Unii Europejskiej, sytuacja związana z Brexitem, z tym, co się dzieje na Węgrzech, z tym, co się dzieje we Włoszech. To przekłada się realnie na przyszłość Polski i Polska nie może sobie pozwolić na żadne dyskusje dotyczące jakichkolwiek form walki czy konfliktu z Unią Europejską. My dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Jesteśmy skonfliktowani właściwie ze wszystkimi sąsiadami. W Unii Europejskiej jesteśmy traktowani jak właściwie ludzie, którzy kompletnie nie współgrają z polityką europejską. Przegrywamy głosowania 27-1 i mieszkańcy na tym spotkaniu mówili jedno. Martwi nas to i chcemy to zmienić. Właśnie, mówi pan o tym, że niedługo wybory, zresztą wszyscy wiedzą, że wybory do Parlamentu Europejskiego. U nas w kraju te wybory, w ogóle wybory, nie cieszą się zbyt dużą frekwencją. Dlaczego mieszkańcy takiego Szczecinka powinni na te wybory pójść? Dlaczego liczy się każdy głos? Bo dla mieszkańcom wydaje się, że to jest Bruksela, to jest gdzieś daleko od nas. Dlaczego muszą iść na te wybory? Ja apeluję do wszystkich mieszkańców Szczecinka, całego regionu, tej ziemi szczecineckiej, żebyście państwo poszli na wybory, dlatego że te wybory zdecydują o przyszłości Polski i Europy i Polski w Europie nie na 4 lata, nie na 5. W mojej ocenie zdecydują o losie Polski w ciągu na najbliższe 8-12 lat. I nie możemy Polski zostawić tym, którzy dzisiaj Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzają. My musimy uratować Polskę w Unii Europejskiej, bo to jest gwarant naszego bezpieczeństwa, ale już zostawię nas. To jest gwarancja bezpieczeństwa naszych dzieci, naszych wnuków. Musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy, żeby nasze dzieci i wnuki żyły w Unii Europejskiej, czy chcemy, żeby nasze dzieci i wnuki żyły w objęciach polityki kształtowanej przez Wschód. Nie mówi pan o tym, że podróżuje pan tutaj po całym terenie województwa zachodniopomorskiego. Jak wypada Szczecinek na tle województwa? Jak wygląda nasze miasto? Przepięknie wygląda wasze miasto i naprawdę bywam tutaj od bardzo wielu lat. Przyjeżdżałem tutaj ze swoimi pacjentami z oddziału onkologii dziecięcej ze Szczecina, gdzie przyjeżdżaliśmy z dziećmi bardzo ciężko chorymi na białaczki, łzy mózgu, spędzaliśmy tutaj czas z tymi pacjentami, bo jest pięknie, bo macie piękną przyrodę, ale też no i miasto rozkwitło przepięknie. To jest naprawdę przepiękne miasto. Dzisiaj przyjechałem, to miałem okazję przejechać przez całe miasto. Byłem na brzegu wody, wasze pomosty, wasze uliczki, wasze kamienice. Przepięknie to wszystko jest zrobione i zresztą miejsce odpoczynku. Ja tutaj przyjeżdżam popływać żaglówką, popływać łódką, połowić ryby, bo bardzo lubię łowić ryby. I to jest to miejsce, w którym lubię spędzać czas. Tego pytania myślę, nie może zabraknąć. Szpital Szczeciński, Służba Zdrowia. Temat panu bardzo bliski akurat. Czy miał pan szansę ocenić, jak funkcjonuje nasz szpital, zobaczyć go i jak to pan ocenia? Będziemy rozmawiali na ten temat właśnie na specjalnej sesji wyjazdowej Sejmiku Województwa w Szczecinku. To jest, podkreślę, bardzo duże wydarzenie dla Szczecinka, dlatego że wszystkie władze województwa przyjechały do Szczecinka dyskutować o sytuacji szpitali. Zaś w szpitalach dzieje się źle, likwidowane są łóżka, tysiące łóżek w Polsce zostało zlikwidowane, kolejki się wydłużają, w SOR-ach ludzie czekają w gigantycznych kolejkach po decyzji PiS-u, aby zlikwidować czy przenieść opiekę świąteczną i nocną, opiekę lekarską od lekarzy rodzinnych do szpitali. Uprzedzaliśmy, że tak będzie, no niestety
to, że uprzedzaliśmy, zaskutkowało tym, że mieliśmy rację. No, dzisiaj pacjenci są w bardzo trudnej sytuacji, drastycznie trudnej sytuacji i to jest od rządu oczekiwana natychmiastowa reakcja, a reakcji nie ma. Na sesji sejmiku podejmowana będzie również decyzja dotycząca programu in vitro w Szczecinku, mianowicie dofinansowanie do tego programu. Ten program budził różnego rodzaju kontrowersje. Jak pan go ocenia i realizację tego programu w mieście 40-tysięcznym, takim jakim jest Szczecinek? Niczym nie różni się miasto 40-tysięczne od miasta 2000 i od miasta 200-tysięcznego. To jedno z największych moich, najważniejszych chwil w życiu, kiedy podpisywałem osobiście program rządowy in vitro, z którego urodziło się 21,5 tysiąca dzieci, czyli 21,5 tysiąca szczęśliwych rodzin dzięki programowi in vitro, który rząd wprowadził, a rząd PiS-u go brutalnie przerwał. W związku z tym, jeżeli rząd utrudnia ludziom życie, to gospodarze, włodarze miasta i regionu wspólnymi siłami pomagają ludziom w życiu. I to dobrze, że sejmik współpracuje z burmistrzem, że państwo w Szczecinku będziecie mieli możliwość skorzystania z programu, do którego inni ludzie w innych miastach mają dostęp utrudniony. Nowoczesne państwo to takie, które umożliwia ludziom korzystanie z nowoczesnych metod leczenia. In vitro taką metodą jest. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Pozdrawiam mieszkańców Szczecinka i proszę państwa wszystkich, idźcie na wybory.